Okej, okay, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku strasznie mnie cicho było słychać. Ja wam pokazuję już od razu, że jest ustawione najciszej, jak się tylko da w tej grze. Mieć głośność. Bardziej ciszej już się nie da. Tak więc jeżeli będzie mnie cicho słychać, to już przepraszam, ale... No, będziecie musieli wytężyć słuch. Postaram się w miarę głośno mówić, żebyście w ogóle nie misja wreszcie się zakończyła. Mam nadzieję, że wszyscy są cali i zdrowi. Owszem, wszyscy są cali i zdrowi. Tutaj mamy także żwawy. U żwawego możemy zrobić zamówienia na różnego rodzaju rzeczy. Pistolety wysokiej klasy, karabiny krótkodystansowe, broni szturmowej, broni snajperskiej, wzmocnionego kombinezonu albo egzoszkieletu. Oczywiście to jest kurier, tak więc... To jest bardzo droga, dosyć droga właśnie inwestycja, ale jakże opłacalna. Dobrze, przez to, że właśnie emisja się skończyła... No, powodzenia. Siema. Sultan chce cię widzieć. To jest sultan. Pamiętaj, jestem sultan. Wszystko, co tu się dzieje, albo jest już pod moją kontrolą, albo niedługo będzie. Ta, dobre. Jeśli chcesz dobrze żyć, musisz pracować dla mnie. Jeśli nie będziesz pracować dla mnie, będziesz miał gówniane życie. Tak tu jest, bracie. Jaką masz dla mnie pracę? Taką, za którą możesz dostać kasę. Pomyśl, dlaczego zwracam się do ciebie? Jesteś nowy, a masz nie masz przydatnych znajomości. Chcesz wiedzieć, co wykombinowałem? Tak, jasne. I mówi nam, że mamy zaatakować na barkę, która jest tam sąsiednio właśnie, co widzieliście może w poprzednim odcinku. No i że tam, że możemy ich, no... rozpierdolić. Ale to będzie złe zakończenie, ponieważ nie jesteśmy osobami, które mordują się dla pieniędzy i hajsu. No, dlatego ja będę dobrym liskiem i pójdę do tamtych kolesi z sąsiedniej barki i im opowiem o tej sytuacji i będzie rozpierdziel. Co wy na to? Taki jestem. Nikt nie może mi ufać. W ogóle ustawię sobie zamiast konserwy właśnie napój energetyczny, bo on będzie mi się bardzo przydawać w trakcie rozgrywki. Okej, okay. Karabinek wszystko mamy. I tak, tutaj jest ta właśnie sąsiednia barka, na którą sultan chce uderzyć, ale sultan to, jak to powiedział John Garrett, to jest jebana suka i szmata i powinna zdechnąć za grzechy, jakie popełnia. Ale zanim jeszcze pójdę do ostrzec tych kolesi, mamy tutaj... Nie tu, w innej takiej samej właśnie barce malutkiej. Mamy karabin IL-86, tylko muszę go wyczaić taką samą dosłownie łódeczkę jak tutaj, no nie? Identyczna. Ja zaraz wam ją pokażę też. Latarka L z latarką... Patrzcie, jak ta latarka zajebiście wygląda. To jest naprawdę klimat tej gry. Można używać noktowizora, ale nie chce mi się. Jeśli нужно что, спрашивай у главного. Tak, władowny, gdzie ty jesteś? W sensie dowódca. Grupa stalkerów chce cię obrabować, bądź czujny. Co za gnojki, dobra, przygotujemy im ciepłe powitanie. Słuchaj, niech myślą, że jesteś po ich stronie. Jeśli im to mówisz, pomożesz nam ich odeprzeć. Dobrze się wynagrodzimy. Super. Zaaranżujemy spotkanie, tak by było uzgodnione i ty pójdziesz, kiedy się pokażą. Zaczniemy do nich pruć ze wszystkich stron. Trzymaj się z daleka, żeby nie postrzelił cię ktoś z naszych. Dobrze. To są właśnie złodzieje, ale złodzieje, a bandyci, to bandyci są ci, tymi gorszymi i właśnie sultana w dupę obrobimy. Tak, będzie fajnie. Łup, spadłem se. No, na takiej barce właśnie, takiej łódeczce będzie od przodu za szybą. To było chyba tam obok tutaj właśnie tych... tego miejsca. Chociaż mnie się... pamiętam, że jeszcze... O, napój energetyczny sprawia, że szybciej nam się odnawia stamina, a jak jest na pełno, to wtedy bardzo malutko się jej marnuje. Tak więc to jest całkiem fajna sprawa. O, patrzcie, jak tycio się marnuje. Prawie nic. Dobra, tutaj pamiętam, był schowek. Parusku. Tutaj to było. Nie, to po drugiej stronie, po tamtej. Dobra, gdzie jest ta barka? Ja chcę mieć to IL-86. Pamiętam, że tu była gdzieś taka fajna mała łódeczka i na niej był ten karabin. On musiał być właśnie albo tutaj,
Albo po tamtej drugiej stronie. O Jezu. Nie wiem. Zobaczę później. Pamiętam, że właśnie było to schowane. No widzicie, taki to ja jestem. Że nigdy nie sprawdzę do końca. Taki jestem teraz prawdziwy let's player, bo nie wiem gdzie to jest. I ludzie się cieszą. Bo to takie fajne, no nie? Że let's player chodzi i nie pokazuje dobrze gry, tylko pokazuje ją kijowo, ale... To już inna sprawa, bo tutaj jest radioaktywność bardzo duża. No, się zmęczyłeś. Ale ci wybaczę. Dobra, radioaktywność działa w taki sposób, że jeżeli mamy ją na żółtym albo na czerwonym, to wtedy tracimy mocno życie. Tutaj jak wskoczymy na ten samochodzik, to też tam jest schowek. O. No, proszę bardzo. I tutaj mamy bardzo dobry pistolet, powiem wam szczerze. Marta się nazywa. I on jest właśnie na te same pociski, co ten nasz karabinek tutaj szturmowy. To jest, no powiem szczerze, bardzo dobry karabin, jakby nie patrzeć. Okej, tutaj jest, tak. Ale jestem ciekaw naprawdę, gdzie jest ta barka z IL-86. O, tutaj, to jest to. Patrzcie, jak znalazłem. I tutaj mamy najlepszy karabin, którego w większości w grze będę używać, to jest IL-86. I to jest super karabin, ale on na razie jest na pociski NATO. Wyekwipuję go sobie na razie. Super karabin, naprawdę to jest taka pompa. On jest taką, ma celność, zobaczcie jaka celność jest. A jeszcze kucniemy tak, to masakra dosłowna. Dobra, to wykonamy pierwszą misję strzelającą. On na razie jest tutaj na pociski NATO, jednak jeżeli damy technikowi odpowiednie narzędzia, to on będzie mógł przekalibrować ją na pociski typowe do kałacha, czyli takie. I to będzie spokojne. To będzie super. Dobra, chodźmy tam do tego frajera. Jeżeli mamy właśnie tą ikonkę radioaktywności, to kiedy ona jest na poziomie zielonym, to nie jest jeszcze jakiś strach. Gorzej jest, jeżeli właśnie jest na żółtym albo na czerwonym, to wtedy bardzo szybko nam życie spada i musimy zjeść właśnie leki przeciwpromienne. To jest właśnie ta niby taka szczykawka, leki przeciwpromienne. One właśnie promieniowanie usuwają albo po prostu się wódki nieźle naklać. Tylko że jak zjemy parę właśnie tych leków przeciwpromiennych, to możemy zginąć nawet, no nie? Bo taka jest właśnie tutaj ostrzeżenie, że nie ma ono silnych skutków ubocznych, ale wiadomo o odosobnionych przypadkach lekkich nudności, zawrotów głowych, skurczów i bólów brzucha. Czyli tutaj kłamią nas, bo tak naprawdę możemy zginąć od tego. Dziękuję. I teraz zrobię sobie ten twardy save. Sultan Szmata. Okej, okay, mamy twardy zapis i... No, czemu nie mogę? Okej, okay. Tylko zobaczę, czy dobrze tam wszystko robię. No tak, no bo jeżeli... dziennik misji... Poczekaj na spotkanie ze złodziejami. Chcą zaatakować obóz stalkerów po północy, dopóki jest ciemno. Uzgodnione miejsce spotkania, Szewczenko. Wtedy będziesz napaść ich i pomóc stalkerom Szewczenki. Poczekaj na właściwy moment. Poczekajcie, chcę być pewny po prostu, że to dobrze robię, ale mnie się wydaje, że tak. Tak więc na chwilkę cięcie. Wow, ja to mam szczęście. Leżał tu sobie stalker, który miał przy sobie karabin... Boże, shotguna, bardzo dobry model. Chaser. To jest jeden z lepszych shotgunów w grze. Jestem naprawdę szczęśliwy, że coś takiego znalazłem, powiem wam szczerze. Dobra. Jest mocno uszkodzony, ale to nie jest problem. Zaraz go naprawimy. I przy okazji... O nie, uruchomiłem stopera. Tutaj jedna minuta tam będzie. Tak. Już chowam. Misiu, pysiu. I teraz mamy właśnie tutaj... Ach, dobra. Mamy to wszystko dobrze właśnie z tą misją wykonane, tak jak myślałem. Pochowamy sobie właśnie jeszcze rzeczy, które musimy, które możemy. Aj, tam krzyki są na dole jakieś. Pies drze mordę. Karabin snajperski schowam, ale to mogę sobie spokojnie pochować.
Tutaj pocisków na to jeszcze mam trochę, ten karabin będzie na wszelki wypadek, no i niech będzie tam Marta, czemu nie? Marta. Zawsze w piździe z Marta. Ja nie mogę, jestem okropny. I sobie z chęcią ulepszę tego shotguna, bo ten shotgun jest, on chyba mi się wydaje, że on jest o wiele lepszy od spasa. Celność, obsługa, obrażenia, szybko strzelność, magazynek, dobra. Tak. Naprawa, owszem, i tutaj lufa ze stopu wysokiej, tak, to chcę kupić. I wagę zmniejszymy, to jest bardzo fajne. Okej. No i ten karabin oczywiście jest, na razie nie mamy żadnych części, nie można zainstalować, technik potrzebuje narzędzia do podstawowych zastosowań. Podstawowe zastosowania to jest ten rząd, potem są zaawansowane. I tutaj jest coś takiego jak zmiana kalibru na 5,45. Czyli to jest ogólnie kaliber 5.4, czyli to jest NATO, a będziemy mogli dzięki temu zmienić sobie na amunicję do kałacha, co jest o wiele fajniejsze. Okej, tak więc F5. No i misja jest taka, że... O wilku mowa. Ciociu, dobrze. I teraz cutscenka. Kości strzelają. A jestem głodny. Już coś zaraz jemy, konserwę najlepiej. Świetnie. Dobra. Zaćpię. Ruszajmy. Zrobimy z nich miazgę. Ej, co się dzieje? Weź na luz. Pójdzie jak po maśle. Po maśle to pociski po waszych chłopach pójdą. Dobra, i my po prostu nie musimy nawet nie za bardzo pomagać, ale możemy sobie do nich postrzelać właśnie, kiedy tam już się rozpocznie ta rzeź. Co ty, kurde, z sułtanem się trzymasz, frajerze? Ubiła mużyka! A, to nasz, dobra. Jesteś wrogi, tak? Ty jesteś wrogi. Zaraz cię tu. Skosimy, chodź tu, ziomuś. Chodź tu, ziomuś, zaraz ci przypierdzielę z mojego shotguna, yeah, pięknie. Tego go przeładuję najpierw. Cześć. Już? Po wszystkim? Zabiliście ich? O, super. Mużyk, przywróćajcie! Weź tę apteczkę. Спасибо тебе огромное. Podniósł. O, dobiliście go, jak słodko. Dobra. Sultan. O, ten karabin można sprzedać, bo jest dobrej jakości. Amunicję weźmiemy oczywiście. Wszystkie amunicje tutaj, te... Nawet tutaj leki przeciwko krwawieniu też są bardzo dobre do wzięcia. Dobra. Gdzie jest wasz przywódca? Ziomki. Ziomki, razorki. Tak. A, jeżeli kilka razy będziemy F-kować na takim przeciwniku... Olem, obłowię się. Nie, to jest mój pistolet. to możemy za którymś razem z niego pieniążki dostać. Dobra. Dzięki za pomoc. Zatrzymana apteczka, wódka, kosak, bandaż, schowek, apteczka, leki przeciw... Odbierz swoją nagrodę. Okej, dziękuję. Teraz powinienem dostać achievementa, nie wiem, tylko... Nie, tych achievementy chyba... Tak, mużyk. Siłasz tam u ciebie? Nie. Achievementy już nie dostaję drugi raz, szkoda. Czy może ja to źle zrobiłem? Jestem cały czas przekonany, że ja to źle zrobiłem, ale mnie się wydaje, że to właśnie... A ten gol jak sekol. Nie wiem, cofnę się na pewno do save'a i zaraz to sprawdzę. Sorry, ja po prostu chcę mieć pewność, że wszystko dobrze zrobiłem, wiecie? Tak więc cięcie. Okej, byłem pewny, że coś no spieprzęłem, czy coś w tym stylu, ale jest może... wszystko dobrze, to sułtan chciał zaatakować brodacza. I no po prostu sułtan to jest jebana szmata, tak jak powiedział to John Garrett, dlatego trzeba było mu uwinąć trochę nosek. Shotgun dobrze się spisał, bo shotgun to jest dzieło szatana w formie dosłownie materialnej, co nie wiem. Okej, teraz wracamy się do właśnie tego,
do tej stoczni. Ja to lubię nazywać stocznią, więc nie miejcie mi za złe. No i tam będziemy się... No powiemy sułtanowi, że chuj mu w dupę. Niech się frajer targa ze swoimi haremami. Dobra. Szodnian strasznie tutaj pomógł. To jest ziomek. I uderzyłem w mikrofon przedtem, sorry. Dobra. Kiedyś pamiętam, grając w tą grę, to mi się emisja zrobiła, kiedy przechodziłem tą misję. Dobra. Cześć, sułtan, frajerze. A, nie mogę mu nic zrobić. Do zobaczenia. No, zdarł. Okej. Wódka kozak, chodź mi tutaj. Dobra, nie mogę na razie. Co ty, posąg? Czy masz dla mnie pracę? Nie mam dla ciebie pracy, ale handel na pewno możesz zrobić ze mną. Granatów ja tak dużo nie używam, tak więc mogę to posprzedawać. Tak do 3 granatów na wszelki wypadek, żeby zawsze był. No, wszystko jest tutaj okej. Tak więc... Dobrze słyszałeś, spadaj stąd. Statystyka. Przetrwane misje, wykonane misje, pieniądze. Okej. No się wydaje, że to dobrze zrobiłem. Jeżeli źle, to mnie Garrett ochrzani na pewno. Okej, na strażnicy się spotkamy ze stalkerami. I wykonamy tam kolejną misyjkę. Będzie super. W pytkę. Tak więc prawdopodobnie teraz przyspieszę materiał. Teraz. Okej, jestem na strażnicy. Na strażnicy ze stalkerami. Pięknie grają sobie tutaj. Jeśli нужно что, спрашивай у главного. No gdzie jest podwładny? A nie, to nie jest jeszcze strażnica, przepraszam. A już tutaj jest zaraz. To nawet nie będę tego przyspieszać. Sorry, jestem trochę dzisiaj taki ospały. Cześć. Chcemy podkraść jaki, pobliżę Madytów i posłuchaj co... Blablabla, Spartacus. W ogóle to jest ten sam Spartacus, co wtedy. Nie pokazuj się wartownikom. Okej, okay, F5. Tutaj karabin snajperski trochę może wejść w grę. Słodko. Taka snajpa zawsze coś. Dobra. Co tam masz? Pokaż. Słuchaj, mamy sporo tych artefaktów i możemy załatwić więcej. W zamian chcemy broń i dobry sprzęt. Wiesz, że mam wszystko to, co siły powinności. Więc broń i sprzęt to żaden problem. Tylko towar najwyższej jakości, bez dwóch zdań. No więc jasne, zdejmujemy ich. Frajerów! What the fuck? Stary mnie przestraszył. Dobra, tylko trzeba ich wyczaić właśnie. W tych dziurach. Dobra, jeden zniesiony. Ha! Drugi. No, wystarczy nagle. Wstrętne swoje ryje. I chuja sobie! A, ten już nie żyje. Strzelać w trupa, trafić do Rudy Fox. Nie mam noktowizora, to nie widzę cię, ziomek. Gdzieś tu jeszcze są. Są, dobra. Hedzik! You need to be efficient! Okej. Okay. Na pewno jeszcze są. Dobra, tu już są bliskie tereny. Pomagajcie! Wyciągnę mój karabin. Ziomek!
Tak bardzo mi cię szkoda. Co to miało być? Bierzemy oczywiście wszystkie fanty. Amunicję do... O, kilka razy podchodzimy tak jeszcze. Dobra. Mieliście strzelanie, chcieliście strzelanie. To jest taka gierka bardzo... relaksująca mimo wszystko, ponieważ jak widzieliście, nie było jakichś wielkich szaleństw, no nie? No może dlatego, że ja bardzo... tak taktycznie rozgrywam walkę z przeciwnikami, ale... Weź tę apteczkę, ziom. No. Myślałem, że już nie wstaniesz. Byłoby trochę smutno. Poważnie? Kolejny Chesser. To możemy rozładować broń i wziąć amunicję. Świetnie. Kurde, same dobre sprzęty. No daj amunicję, kasę. Łe. Chyba pierwszy raz już tam dał mi. Cześć, ziomek. Weź tę apteczkę. Niech mi daje to morale. Znaczy, nie muszę im dawać tych apteczek, ale czemu mam zostawiać stalkera na ziemi? Nie jestem sułtanem. Okej, okay, tutaj tak. Kolejny ten. O, tego już mogę sprzedać, bo jest w bardzo dobrym stanie. Mużik, suda! Kto tam jeszcze zdycha? Zaraz mu dam apteczkę. Dawaj, hajs. No, nie dasz. Mużik, спасибо тебе огромное. Nie ma za co. Kurde, jestem lepszym medykiem niż medyk z Team Fortress. Okej. Okay. Wezmę jeszcze sobie... Dobra. Tutaj było wszystko. Wyczesani są ziomki. Jakieś tu jeszcze sekrety? Nie. Tak więc w tym momencie porozmawiamy z dowódcą. Który to? Się wygiąłeś, ziomek. Wow. Po co to brałem? Przez przypadek. Czy jakieś tu są rzeczy? Nie, nie mogę tego podnieść nawet. Gdzie ten dowódca? Chodź tu, frajerze. A ten koleś jest super silny. Jest. Dobra, mam co chciałem. Co chciałem mieć. To jest taki koleś w egzoszkielecie. To jest właśnie egzoszkielet, to co ma na sobie. I on normalnie, pamiętam, w normalnej wersji gry, on tutaj miał właśnie IL-87, czyli ten karabin. Nie, że to jest poziom hard, to nie może być tak dobrze. Okej. Okay. Yeah, super. Dobra. To teraz ja w tym momencie zakończę odcinek i zobaczymy się w kolejnych miejscach. Na razie, pa. Tata! I'm the lyrical gangster. Hey! I'm the lyrical gangster.